Sioneczki, to cię bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj Reczek i witam was. Takie szybkie informacje w tym momencie, ponieważ się śpieszę trochę. Słuchajcie, jadę do Chmielna, jest to koło okolica Kartuz. Jadę na drugi festyn truskawek. Zobaczmy, co tam będzie ciekawego. Mam nadzieję, że coś tam nagram, że coś się będzie działo. Ja się szykuję, bo słyszę, że już tata, ojciec przyszedł. Więc co, my się widzimy tam. Takie szybkie info, naprawdę staram się, żeby to było szybkie. To nic, że ja tyle gadam. Ale dobra, widzimy się chyba tam. Będę prawdopodobnie prowadził, więc nie nagram nic teraz, po prostu. Nie mam takich warunków, no niestety. Dobra, to co? My się widzimy już chyba tam, nie? Bye. Ja już jestem w aucie, czekam za rodzicami. Zaraz ruszamy, pogoda jest deszczowa. Ale no trudno. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie nagram nic teraz, bo domu będę prowadzić, to tak licho, żeby coś nagrać, ale gdzieś tam może, oby tam była ładna pogoda, to coś tam wam nagram, nie? No co? Mówiłam, że zobaczymy się dopiero tam, jednak jestem jeszcze w aucie, bo rodzice się szykują. Ja już jestem wyszykowany, zaraz będę ustawiał trasę w GPS-ie. I co? Widzimy się później. Słuchajcie, dojechaliśmy już do Chmielna. Ciężko było trochę dojechać. Padało cały czas, ale jakoś się udało i no i trafiliśmy do miejsca. Więc co, widzimy się w Chmielnie, zobaczymy, co tam będzie. Teraz ładna pogoda, świeci 20 stopni, gorąco. Całe plecy mokre, ale dam radę, nie? Bytowa, już nie wiem, jak to się odmienia. Hejo, witam was ponownie. Mam nadzieję, że mnie widać. Słuchajcie, wróciłem właśnie sobie z... Skąd? Z... Bytowia? No nie wiem, na dni Bytowa byłem. Że tak powiem, no nawet było dobrze. No ciekawie, trochę. Może zacznijmy po kolei. Słuchajcie, ogólnie naszym celem było Chmielno. W Chmielnie było dużo rzeczy, dużo tak jakby atrakcji, mało takich ciekawych, że tak powiem, ciekawostek dla typowego mieszczanina.
Ale no cóż, no żeśmy tam się trochę pokręcili, trochę żeśmy pozwiedzali. Wzięliśmy nawet gofry, mama powiedziała, że ma ochotę na gofra. Mówię, no dobra, no to daj pieniążki, to ci kupię. No i kupiliśmy gofry. A do tego, słuchajcie, no stwierdziliśmy, był pomysł albo na kartuzy jechać, bo są dni kartuz, albo pojechać do Bytów, do Bytowia, dni Bytowa. No i zagłoska, ja mówię, ja bym sobie jeszcze troszkę pojeździł, bo akurat ja prowadziłem całą trasę, czyli równo, znaczy równo, tam około 220 km chyba. I całą trasę jechałem. No i co? No i żeśmy zajechali do tego Bytów. Zajechaliśmy tam, zobaczyliśmy, szczerze, tam nic ciekawego nie było. Wiecie, byłem tam na rynku, co tam niby miało być. Tam jakieś pokaszubsko, jakieś opowieści były. Mało stoisk, mało ciekawości. Faktem fajna fontanna tam była. Co jedyna rzecz, która mi się podobała. Potem matka stwierdziła, że ma ochotę na lody. Ja mówię, mama, co ty taka rozrzutna dzisiaj, nie? Ja mówię, no dobra, nie, to jakie chcesz? Poszliśmy kupić lody, nawet nie wiem, czy ja co nagrałem. Jak jadłem loda, czy nie? Nie wiem. Chyba nie. No i wróciliśmy do auta. No i ustawiam w nawigacji, że ma jechać ze Starogardu. Jedziemy przez Kościerzynę, mieliśmy jechać przez Blewo, a tu dupa, bo tu zamknięta droga jest, nie? No i żeśmy trochę jechali z powrotem praktycznie tą samą drogę, żeśmy pojechali do Chmielna. Ale, tak powiem, nic złego, co by na dobre nie wyszło tak naprawdę. Było dobrze, trasa była w miarę okej. Okay. Gorzej było z Chmielna do Bytowia. Jak żeśmy jechali, jak ja jechałam, to... Znaczy ja dobrze jechałam, ale to było tyle skrętów. Jeden skrętak od razu tak i tak i tak i tak. Ja myślałam, że ja zwariuję. Ale jakoś się udało. No i co? No nic, są taki króciutki daily vlog, vlog z wyjazdu. Zobaczymy, jak ja to zmontuję, jaką miniaturkę dam. Jeszcze się zastanawiam, czy dać truskawko brania. Z tego drugi festiwal truskawek Chmielnie, czy dać tego z czego? Z Bytowia. No jeszcze zobaczę, nie? No i co? To było wszystko dzisiaj. Mam nadzieję, że vlog wam się spodobał, bo widziałem, że wam się vlogi ogólnie podobają, więc myślę, że się podobał. No i co? Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do następnego vloga. Bye.